Głowa Tika jest tak mądra, że nie zaatakuje przeciwników, którzy mają ochronę po śmierci. Tara po aktualizacji ma na czole nowe oko, ale na awatarze jest ciągle stare. Poco swoim ultem może uleczyć Piper, która jest w powietrzu. W Brawl Stars jest błąd, który pozwala na atakowanie i zabijanie graczy z własnej drużyny. Jak widzicie, atakując zadaje im obrażenia. Ale słuchajcie, odpaliłem raz jeszcze grę i sprawdzę, co się stanie, gdy zabiję takiego mojego kumpla z drużyny. Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego filmu, to mam ważną informację dla wszystkich, którzy w tym roku wybierają się na wakacje nad polskie morze. W lipcu i w sierpniu będziemy mieli okazję spotkać się w 5 nadmorskich miejscowościach, którymi są Tłeba, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Jastarnia oraz Jurata. W tym momencie na ekranie macie podane daty, kiedy w jakiej miejscowości będę. Jeśli akurat wtedy będziecie w którejś z tych miejscowości, to koniecznie wpadnijcie na wydarzenie ze mną. Link do wydarzenia jest podany w opisie, macie tam stronę, na której możecie już teraz kupować bilety. No i mam nadzieję, że się zobaczymy, bo poza tym, że będziemy mogli ze sobą pogadać, będziecie mogli zadawać mi pytania, będziemy mogli sobie zrobić fotki, będę mógł wam coś podpisać, jeśli będziecie chcieli, to moi drodzy, najważniejsze, będziemy mogli pograć również w Brawl Stars. Wszelkie daty, miejscowości, szczegóły oraz link do zakupu biletów znajduje się w opisie pod tym filmem, także zerknijcie koniecznie, jeśli wybieracie się w tym roku nad polskie morze, a póki co zaczynamy. A teraz już oficjalnie, siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców Mitów Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażę wam 10 mega ciekawych mitów, które proponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, w tym także pod koniec materiału pokażę wam błąd, dzięki któremu będziecie mogli atakować kolegów z drużyny. Zanim do tego przejdziemy, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, jeśli jesteście nowi, jeśli jeszcze mojego kanału nie subskrybujecie, bo w te wakacje będzie całe mnóstwo kozackich odcinków z Brawl Stars, no i mam nadzieję, że uda nam się do końca wakacji dobić 300 tysięcy. Jedyne co musicie zrobić, to stawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek, no i na dole napisać byle jaki komentarz. Głowa Tika jest tak mądra, że nie zaatakuje przeciwników, którzy mają ochronę po śmierci. Pierwszy rozrywkowy mit w dzisiejszym odcinku związany, moi drodzy, z najnowszym zadymiarzem, czyli oczywiście z Tikiem. I w dzisiejszym odcinku będzie dość sporo mitów z nim związanych, bo no wyszła niedawna aktualizacja. Okej, meczek już się rozpoczął, ja w tym momencie, moi drodzy, muszę sobie szybciutko naładować kulta. Potem będę musiał dostać się gdzieś tam w okolice respa moich przeciwników. No i zobaczymy, czy faktycznie głowa Tika nie zaatakuje osób, które po śmierci będą miały na sobie ochronę. Okej, moi drodzy, mam już ulta, lecę w takim razie szybciutko na respa moich przeciwników. Uwaga, rzucamy głowę i jak widzieliście, głowa leciała w stronę bloka, który miał na sobie ochronę, ale nie widzieliśmy, czy ta głowa na nim wybuchła. Musimy w takim razie spróbować raz jeszcze. Jak widzicie, mam już tutaj, proszę bardzo, ulta naładowanego, mamy Dynamike'a i jak widzieliście, moja głowa, mimo tego, że Dynamike miał na sobie ochronę, ewidentnie w niego wleciała, no i próbowała go uderzyć. Oznacza to, moi drodzy, tyle, że niestety głowa Tika nie jest aż tak mądra, żeby odróżnić, czy ktoś ma ochronę, czy nie. Atakuje po prostu najbliższego przeciwnika, a więc pierwszym w dzisiejszym odcinku jest mitem obalonym. Tara po aktualizacji ma na czole nowe oko, ale na awatarze jest ciągle stare. Drugi mit w dzisiejszym odcinku związany tym razem nie z Tikiem, tylko z Tarą, której wygląd w ostatniej aktualizacji został troszkę zmieniony. Zwróćcie uwagę, że po lewej stronie mamy awatar Tary, na którym ewidentnie widać, słuchajcie, nowe oko na czole. Po kliknięciu w Tarę, jak widzicie, w tym miejscu również widzimy, że ta postać troszeczkę się zmieniła, ale lepiej będzie to widoczne w lobby, bo zwróćcie uwagę, że tutaj możemy z każdej strony obrócić sobie tego zadymiarza. No i faktycznie tutaj ewidentnie widać, że Tara ma na czole nowe oko. Ale wejdźmy teraz w listę ikon, czyli w listę awatarów dostępnych w Brawl Stars i spróbujmy poszukać Tary, która jak widzicie jest prawie na samym dole i tutaj ewidentnie widać, że mamy do czynienia jeszcze ze starym awatarem. Tak wygląda, moi drodzy, stary awatar, a tak wygląda, słuchajcie, nowy awatar i te awatary troszeczkę się od siebie różnią. Tak czy inaczej, twórcy prawdopodobnie zapomnieli zmienić te ikonki w liście awatarów. Tutaj jest to wszystko, jak widzicie, elegancko zaktualizowane, ale przy wybieraniu ikonki, no niestety mamy jeszcze stary awatar Tary. W związku z tym wychodzi na to, że faktycznie w Brawl Stars jest mały błąd, który pewnie niedługo zostanie poprawiony, ale póki co drugi mit w dzisiejszym odcinku jest mitem potwierdzonym. Tik ma dwie wyrzutnie, ale swoje pociski wyrzuca zawsze z lewej. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku i kolejny mit związany z najnowszym zadymiarzem. Zwróćcie uwagę, że no ewidentnie widać, że Tik, słuchajcie, ma dwie wyrzutnie, z których teoretycznie powinien wyrzucać swoje bomby. Swoje bomby albo swoje miny, jak zwał, tak zwał, ale podobno Tik w ogóle nie wykorzystuje tej prawej wyrzutni, tylko wszystko wyrzuca z lewej. Czy faktycznie tak jest? Czas to, moi drodzy, sprawdzić. Uwaga, rzucamy. No i tutaj ewidentnie widać, że ta bomba, słuchajcie, wylatuje z jego lewej wyrzutni. Co do tego, jak widzicie, nie ma raczej żadnych wątpliwości. Prawa wyrzutnia w tym momencie jest tak naprawdę w bezruchu, ale
Być może dzieje się tak przez to, że słuchajcie, jesteśmy odwróceni w prawą stronę. Sprawdźmy, co się stanie, gdy odwrócimy się w lewą stronę. Uwaga, używamy tego zwykłego ataku i teraz zwróćcie uwagę, że faktycznie miny Tika wylatują nie z lewej wyrzutni, tylko z wyrzutni po prawej stronie. A więc trzeci mit mówiący o tym, że Tik używa tylko i wyłącznie jednej wyrzutni, jest mitem obalonym. W skinie smoczy rycerz Jessie, jej wieżyczka macha ogonem jak pies. Okej, Tika póki co zostawiamy w spokoju, jesteśmy jak widzicie w sklepie i szukamy przebrania smoczy rycerz Jessie. Ja jak widzicie na szczęście to przebranie dzisiaj w sklepie mam, także będziemy mogli to sprawdzić. Uwaga, klikamy. No i teraz musimy, słuchajcie, odwrócić tego małego smoka. No i z tyłu faktycznie widać ogon, ale ten ogon aktualnie jak widzicie... No praktycznie się nie rusza. Zrobię teraz jeszcze, uwaga, skupcie się, szybko odwracamy i zwróćcie uwagę, że faktycznie było ewidentnie widać, że ten smok merda swoim ogonem. A więc wygląda na to, że kolejny mit w dzisiejszym odcinku jest mitem potwierdzonym. Głowa Tika może aktywować miny Boo. Okej, moi drodzy, w tym micie pomoże mi panda, który jak widzicie jest tam po lewej stronie. Ja teraz będę musiał szybciutko naładować sobie ulta. Panda też będzie musiał szybko naładować ulta. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to się zakończy. Dobra, ja już ulta mam naładowanego. Oj, tam ktoś chciał panda atakować, ale musimy go szybciutko obronić. Dobra, Nita nie powinna do nas podejść. Panda teraz musi naładować ulta o mnie. Okej, słuchajcie, panda ma ulta i teraz tak, panda rzuci nam tu, słuchajcie, zaraz miny. Dobra, miny Boo są już tam rzucone. No i teraz, słuchajcie, musimy puścić przez nie naszą głowę. Uwaga. Naciskamy, puszczamy i zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, głowa przeszła przez minę Boo, ale nie wiem, czy to ja jej czasem nie aktywowałem. Okej, moi drodzy, mamy wielkie starcie. Panda rzucił mniej więcej tam na środek swoje miny. I uwaga, ja rzucam teraz głowę i zobaczymy, co się stanie, gdy głowa przez te miny przeleci. Jak widzicie, głowa faktycznie odbijając się od ziemi aktywuje miny Boo, które na tej ziemi leżą. Wygląda więc na to, że kolejny mit w dzisiejszym odcinku jest mitem potwierdzonym. Poco swoim ultem może uleczyć Piper, która jest w powietrzu. Okej, razem z Natalią jesteśmy już, jak widzicie, na jakiejś mapie w zbiorach klejnotów. Ja mam Piper, Natalia ma Poco i jak tylko naładujemy sobie ulty, to sprawdzimy, czy faktycznie Poco będąc w powietrzu może zostać... Znaczy Piper, będąc w powietrzu, może zostać uleczona przez Poco. Okej, słuchajcie, jak widzicie, mam mało życia. Ja teraz jeszcze sobie strzelam i uwaga, ja teraz używam ulta, skaczę do góry i pyk, Natalia mnie leczy. Jak widzieliście, ewidentnie będąc w locie, dostałem życie od Poco. Wygląda więc na to, że Poco leczy wszystko. Nieważne, czy jest na ziemi, czy jest w powietrzu, czy nie wiem, jest w krzakach, czy nie w krzakach. Poco, jeśli tylko jakiś zabijacz będzie w jego zasięgu, uleczy tak naprawdę na każdej płaszczyźnie. W związku z tym, wszystko wskazuje na to, że ten mit jest mitem potwierdzonym. Przy kupowaniu oferty z punktami do zadymiarza widać, że Tik miał być mityczną postacią, bo jego awatar jest obok mitików. Kolejny bardzo ciekawy mit w dzisiejszym odcinku związany po raz kolejny z Tikiem i niestety, moi drodzy, nie mam, jak widzicie, w sklepie żadnej oferty na punkty mocy do zadymiarzy. Ale udało mi się znaleźć ten oto screen, na którym ewidentnie widać, że Tik, pomimo tego, że jest postacią, którą odblokowuje się w Alei Pucharów, stoi obok awataru w postaci mitycznej. Fajnie, że udało mi się tego screena znaleźć, bo to jest bardzo ciekawe. Ciekawa sprawa, teoretycznie ten Tik powinien być wyżej, tam gdzie są postacie z Alei Pucharów, ale jak widzicie jest on obok postaci mitycznych i to może świadczyć o tym, że twórcy planowali dać go jako postać mityczną, ale w ostatniej chwili zmienili zdanie i dali Tika jako postać w Alei Pucharów, więc ten mit jest mitem potwierdzonym. W Brawl Stars jest błąd, który pozwala na atakowanie i zabijanie graczy z własnej drużyny. Jest to, moi drodzy, jeden z ciekawszych mitów w historii całej serii pogromców mitów i udało mi się znaleźć informację, jak ten błąd aktywować. Żeby ten błąd aktywować i żeby móc atakować graczy z własnej drużyny, klikamy sobie po prawej stronie przycisk utwórz. Utwórz oczywiście grę dla znajomych. Wybieramy jakiś tryb, w którym mamy dwie osoby poza nami w drużynie. Weźmy sobie na przykład, słuchajcie, nagrodę. I teraz klikamy w awatar naszej postaci i wybieramy, słuchajcie, Poco. Gdy Poco mamy już wybranego, po raz kolejny klikamy w nasz awatar i w tym momencie, moi drodzy, wybieramy jakiegoś innego zadymiarza. Sprawdźmy to na przykładzie Bulla. Tylko tak, jak kliknę w awatar Bulla, to w sumie jeszcze nic się nie stanie, ale teraz, gdy kliknę przycisk wybierz, to jak najszybciej, słuchajcie, muszę naciskać prawym kciukiem w prawy dolny dół ekranu, tak żeby jak najszybciej, bez żadnego opóźnienia, rozpocząć rozgrywkę. Uwaga, w takim razie klikam wybierz i jak widzieliście, szybko udało mi się odpalić rozgrywkę i teraz zobaczymy, czy ten błąd będzie działał. Uwaga, jestem Bullem i jak widzicie, atakując, zadaję im obrażenia. Ja nie wierzę, słuchajcie, to jest niesłychana sprawa. Ale słuchajcie, odpaliłem raz jeszcze grę i sprawdźmy, co się stanie, gdy zabiję takiego mojego kumpla z drużyny. Jak widzicie, dostałem za niego gwiazdki. Ja nie wierzę. To jest, słuchajcie, niesłychana sprawa. Można nabijać gwiazdki na własnej drużyny, zabijając własnych kumpli i w ten sposób można wygrywać niemal każdy mecz. Ale na szczęście ten błąd działa
tylko i wyłącznie w grze dla znajomych. Tego błędu nie dacie rady wykorzystać w normalnym meczu, nie dacie rady z tego błędu skorzystać w normalnej rankingowej rozgrywce. To działa tylko i wyłącznie w grze dla znajomych, czyli grze z botami. No i całe szczęście, bo gdyby to działało, słuchajcie, również na normalnych trybach, no to tak naprawdę gra w Brawl Stars przez pewien czas nie miałaby sensu. Jeśli o tym nie wiedzieliście, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, strzelcie obok dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych tego typu ciekawostek, bo jak widzicie, w odcinkach z Pogromców Mitów pokazuję wam różne bardzo ciekawe rzeczy. Tak więc, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że jest to prawda. Nie wiem, czy gdy oglądacie ten film, to jeszcze ten błąd działa, bo twórcy pewnie wkrótce będą go naprawiali, ale jak widzicie, póki co grając na przykład bólem, można atakować przeciwników z własnej drużyny, można dostawać za nich również gwiazdki, nagroda, więc jest to po prostu mit potwierdzony. Miny Tika można rzucać na wodę, a miny Bu nie. Okej, wybrałem sobie, słuchajcie, najpierw Tika, żeby zobaczyć, czy faktycznie miny Tika mogą lądować na wodzie. I zwróćcie uwagę, że te miny ewidentnie na wodzie się utrzymują. Ciekawa sprawa, miny Tika, jak widzicie, na wodzie, no nie toną, pomimo tego, że raczej powinno tak być według praw fizyki. Ale to nie jest ważne, bo ważne jest to, słuchajcie, że te miny faktycznie można rzucać na wodę. Możemy bez problemu celować te miny, jak widzicie, lądują tak naprawdę wszędzie, uwaga, nawet na skałach. Na górze skały również te miny uwagę lądują, tylko sprawdźmy, jak to będzie w przypadku Bu. Okej, wybrałem Bu, tutaj będzie trochę trudniej, bo musimy naładować sobie ulta, zanim te miny rzucimy. Tam mamy jakąś nitę, okej, na której mam nadzieję ulta damy radę naładować. O, tu będzie to chyba dobrze widoczne, uwaga, rzucamy miny w wodę i jak widzicie, faktycznie te miny do wody nie doleciały. One zatrzymały się na samiutkim brzegu tego małego stawiku. No i wygląda tak, jakby Bu faktycznie nie był w stanie rzucić swoich min na wodę. Okej, słuchajcie, mamy inny tryb, mamy już naładowanego ulta, uwaga, rzucam miny. I jak widzieliście, mimo tego, że wycelowałem sam środek tego stawu, no to miny poleciały na drugą stronę. Wygląda na to, że jest to mit potwierdzony. Znalazłem jeszcze jeden błąd. Ten komentarz napisała osoba, która napisała również komentarz o tym, że można atakować graczy z drużyny. W Brawl Stars da się również mieć na zadymiarzu Star Powera innego zadymiarza. Na przykład El Primo może mieć Star Power Rosy i stojąc w krzakach będzie się leczył. Okej, w tym komentarzu znowu nie ma informacji, jak powinno się to aktywować, ale na Redditie wyczytałem, że działa to dokładnie w takim sam sposób, jak testowaliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że ten wcześniejszy mit, w którym można atakować graczy, jest jakby tym samym mitem, który teraz będziemy testowali, ale sprawdźmy, upewnijmy się. Weźmy sobie, słuchajcie, Rozę, wybierzmy tę postać i teraz, mając Rozę, musimy szybko kliknąć w El Primo i po naciśnięciu przycisku wybierz, jak najszybciej musimy klikać prawym kciukiem w prawym dolnym rogu ekranu, żeby jak najszybciej rozpocząć rozgrywkę. Uwaga! Okej, wydaje mi się, że chyba dałem radę. Okej, jak widzicie, mecz się spoczął. Czy mogę atakować przeciwników z drużyny? Nie, znaczy graczy z drużyny? Nie, nie mogę atakować graczy z drużyny. Ale teoretycznie w tym momencie powinienem mieć na El Primo Star Power Rose. Star Power Rose działa tak, że El Primo odzyskuje, znaczy, że odzyskuje na życie w krzakach. I zwróćcie uwagę, że będąc El Primo, mam, jak widzicie, odzyskiwanie życia stojąc w krzakach. Dostawałem co chwilę 200 życia, więc wygląda na to, że grając El Primo mam aktualnie Star Power Rose. A weźmy, słuchajcie, wybierzmy Piper, bo jej super atak działa tak, że atak ukrytej w gąszczu Piper zadaje plus 400 obrażeń, czyli gdy atakujemy z krzaków, to zadajemy większe obrażenia. Weźmy Piper i zmieńmy ją na przykład na Franka. Zobaczymy, czy stojąc Frankiem w krzakach, będziemy zadawali większe obrażenia. Okej, moi drodzy, sprawdźmy najpierw, ile będziemy zadawali obrażeń, będąc, słuchajcie, normalnie, ale już widzę, że będzie to działało, bo zwróćcie uwagę na pasek amunicji Franka. Gdy wychodzimy, to pasek jest pomarańczowy, gdy wchodzimy, to pasek jest żółty i dokładnie tak samo jest, gdy Piper ma swojego normalnego Star Powera. Piper na Star Powerze po wejściu w krzaki zmienia kolor tego paska, bo wtedy zdaje więcej obrażeń, czyli Frank też w krzakach powinien zdawać więcej obrażeń. Normalnie zadajemy 1680 obrażeń, a teraz, uwaga, spróbujemy zaatakować kogoś z krzaków. Powinniśmy zadać 2080, czy faktycznie tak będzie? Mamy 2080, czyli jak widzicie, działa to niemalże na każdej postaci. Grając Frankiem aktualnie mam Star Powera o Piper. Na 100% wkrótce ten błąd zostanie poprawiony, więc być może gdy wy oglądacie ten film, to po tym błędzie nie ma już śladu. Ale z racji tego, że nagrywam to dzisiaj, że dzisiaj ten błąd działa, no to oczywiście jest to, moi drodzy, mit potwierdzony. Jeśli dzisiejsze mity wam się spodobały, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych tego typu ciekawostek w Brawl Stars. No i przypominam, że w opisie macie link do strony z wydarzeniami wakacyjnymi. Jeśli w te wakacje wybieracie się nad morze, to koniecznie sprawdźcie, czy nie będziemy w tej samej miejscowości, bo będę, słuchajcie, w Łebie, Jastrzębiej Górze, Jastarni, Juracie oraz Władysławowie i w tych miejscowościach będziemy mogli się spotkać. Wszelkie szczegóły są podane w opisie, także gorąco zachęcam do sprawdzenia. Ja póki co dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.